Witam Państwa bardzo serdecznie. Maciej Szcześniewski, szósta kolejka trzeciej ligi grupy czwartej. 1 września 2018 roku, stadion Suche Stawy, godzina 17 i mecz rewelacji początku sezonu drużyny Hutnika Kraków z zespołem, który nieźle rozpoczął ten sezon, a więc Sokołem Sieniawa. Gospodarze w środku tygodnia po ciężkiej przeprawie zainkasowali 3 punkty u siebie, pokonując Wisłę Sandomierz, natomiast goście pokonali również u siebie zespół Czarnych Połaniec. Zatem oba zespoły w dobrych nastrojach przystępują do tego meczu. Składy, ale najpierw taka mała uroczystość, wręczenie pamiątkowej patery Przemysławowi Antoniakowi, ze względu na to, że wychowanek Hutnika ostatnio rozegrał swój 200. mecz w drużynie seniorskiej. Gospodarze, tak jak Państwu obiecałem, składy obydwu zespołów. Gospodarze pod opieki trenera Leszka Janiczaka, Hutnik w bramce Mateusz Zając, numer 1, 2 Tomasz Jaklik, 4 Łukasz Kędziora, 5 Jakub Ptak, 6 Mariusz Bieniaz, 7 Krzysztof Świątek, 8 Kamil Sobala, 10 Grzegorz Marszalik, 11 Dariusz Gawęcki i 15 Bartosz Tetych. Nastąpiła jedna zmiana w stosunku do tego w połowie września, kiedy to 3 mecze po kolei Hutnika bardzo ciężkie, a więc Motor, Krzo oraz Stal Rzeszów, ale o tym jeszcze będzie czas, aby powiedzieć później. Tymczasem mamy dośrodkowanie i jest 0-1. Druga minuta gry. Kapitalne dośrodkowanie z lewej strony Sebastiana Brockiego. I od rzutu wolnego rozpoczną gospodarze. To 4-letni arbiter. Dość, o tym może za chwilę, bo szykuje się kolejna akcja Sokoła. Jest tutaj Mateusz Jędras, oddaje piłkę do swojego partnera, jest przy piłce Andrzej Wąsik. Jest przy futbolówce Jędras, rozprowadza akcję do prawej strony. Mamy sytuację dla zespołu gości. Bieniaz stara się poszukać w tej sytuacji Sobale, jednak pokazuje arbiter, że zbyt mocno pracowały ręce Kamila Sobali i faulował napastnik Hutnika. Jakieś problemy chyba zdrowotne ma teraz Mateusz Jędras. Kładzie się na murawie ten zawodnik. Trener Szydełko daje znać na ławkę rezerwowych, aby rozpoczął intensywną rozgrzewkę jeden z jego podopiecznych. Dużo tych niedokładnych podań, które są zbyt mocne lub zbyt bardzo... Reklamuje tutaj faul, ale nic nie było. Nakazuje grać dalej arbiter, teraz ewidentnie zahaczony ręką w bark przez Dawida Lince. Arbiter główny Łukasz Szczółko idzie uspokoić trenera gospodarzy. Też znany jest trener Janiczak z bardzo żywiołowego charakteru. Na pewno nie jest to szkoleniowiec, który siedzi gdzieś spokojnie na ławce. Goście, rzut wolny z okolicy 30 metra do bramki Zająca. Chyba jednak Kapuściński. Czy uda się wyrównać stan meczu jeszcze przed przerwą Hutnikom? Póki co nie stworzyli większego zagrożenia pod bramką Sokoła Sieniawa. Ptak, dośrodkowanie Kuby Ptaka. Tutaj jest Marszalik w 16 gości. Wstrzelenie piłki na 5 metry autorstwa Grzegorza Marszalika. Tam rozpaczliwa interwencja defensywy gości. Goście HKS, HKS teraz z trybu Sobala. I mamy 1-1. Kamil Sobala zdobywcą bramki. Mieli swój wynik, teraz ta sytuacja diametralnie się zmienia. Odpowiedź gości. Uderzenie z 20 metra. Jak to się mówi w żargonie piłkarskim, wsadza głowę tam, gdzie niektórzy baliby się wsadzić nogę. No i teraz mamy faul taktyczny. Sygnalizują tutaj
ludzie ze sztabu szkoleniowego Sokoła Sieniawa, że należała się czerwona kartka. Dla Tomasza Jaklika. Łapie się za głowę trener Szymon Szydełko. Ciężko powiedzieć, wydaje się jednak, że było tam jeszcze dwóch zawodników z linii defensywnej Hutnika do asekuracji. Okazja dla gości. Brodski uderza piłkę. W murze bardzo dobrze zachował się Dariusz Gawęcki. Świątek. Dobrze Kędziora. Stracił futbolówkę Krzysztof Świątek. Gawęcki. Świątek. Niedokładnie kapitan Hutnika. Teraz bardzo ostry wślizg autorstwa Sebastiana Padiaska. Apelują gracze Hutnika, aby to była czerwona kartka. No i wydaje się, że arbiter sięga tak. Mamy czerwoną kartkę w 42 minucie dla Sebastiana Padiaska. Cała ławka rezerwowych gości wyskakuje teraz do arbitra liniowego. 42 minuty, czerwoną kartkę wykluczony został. Nie będzie musiał zejść z boiska Kędziora. Uspokaja teraz sztab szkoleniowy gości. Jeszcze żółta kartka dla jednego z rezerwowych. Gorąco zrobiło nam się na suchych stawach, mimo że słońce już zaszło. Tymczasem bawią się w najlepsze kibice Hutnika, węszą tutaj nadzieję na 3 punkty. Biorąc pod uwagę, że 50 minut meczu będzie musiał rozgrywać Sokół Sieniawa w dziesiątkę. Tutaj jeszcze jakieś dyskusje kierownika drużyny Sokoła. Mamy uderzenie jednak spalone. Będziemy mieli dośrodkowanie, uderzenie głową, którą będą grali w przewadze. Świątek, dość wysoka ta piłka tam. Mariusz Bieniac wyszedł wysoko w powietrze, uderzył głową. Tuż przed jego rozpoczęciem nie tylko Kasza miał zmieniony numer, ale także dwóch pozostałych innych zawodników Sokoła Sieniawa. Mariusz Bieniac znów po raz kolejny próbował swojego szczęścia przewrotką. Jest tutaj Dawid Kasza przy piłce. Oddaje futbolówkę Kardyś znów do Kaszy, a ten fauluje Krzysztofa Świątka. Kolejne protesty, tym razem Dawida Kaszy i żółta karta. Teraz jeszcze jakaś interwencja przy ławce rezerwowych gości. Żółta kartka też dla znajdującego się na ławce rezerwowych Jarosława Lisa. Dobrze jednak ciałem zagrał Dominik Ochał. I kolejna akcja Hutników. Sobala wyłuskał piłkę. Jest okazja. Tetych. Dlaczego nie uderzał w tej sytuacji piłki? Tak jakby życzył sobie tego Patryk Kapuściński. Świątek. Ależ teraz świetnie, kombinacyjnie. Hutnicy wzdłuż bramki zagrał Grzegorz Marszalik. Brodski. Świetnie Zając. W pole karne Hutnika pada łupem Mateusza Zająca. Marszalik do Gawęckiego. Uderzenie
Dariusza Gaweckiego. Paruje Paweł Pawlus. Do Marszalika. Ten oddaje futbolówkę Świątkowi. Krzysztof Świątek na długi słupek. Dośrodkowanie Brockiego. Uderzenie głową jednego z zawodników gościu mają Hutnicy na zdobycie dzisiaj 3 punktów. Gawęcki do Sobali, jest już w polu karnym. Sobala, Krzysztof Świątek. Świątek, uderzenie zablokowane. Arbiter wziął gwizdek do usty. Wydawało mi się, że gwizdnie zaraz zagranie ręką Krzysztofa Świątka, bo tamta piłka odbiła się chyba od dłoni Świątka. Teraz żółta kartka dla Mariusza Bieniasa. Długa piłka w pole karne. Tutaj utrzymuje się przy futbolówce gracz Sokoła. Teraz wyprzedzony Damian Skała przez Bartosza Tetycha. Zagrywa do Gawęckiego. Tetych, uderzenie! Piłka skozłowała jeszcze przed Pawlusem. A w tej sytuacji Pelc, ale ostatecznie stracił piłkę. Gawęcki. Antoniak do Bieniasa, Sobala! I mamy 2-1 dla Hutników! Ależ akcja! Kapitalnie obsłużył podaniem Mariusz Bienias swojego kolegę. Wyszedł idealnie w tempo Kamil Sobala i między... Przyjął piłkę Świątek, uruchamia Sobale, na prawym skrzydle jest Sobala, uderza Kamil Sobala na bramkę, jednak niecelnie. Dominik Kochał gdzieś tutaj został mocno poturbowany przez jednego ze swoich przeciwników, ależ teraz potężna bomba z dystansu autorstwa Bartłomieja Purchy, no i też kapitalna interwencja Mateusza Zająca. Nabiegają na futbolówkę gracze gości, jednak złe to zagranie z rzutu wolnego. Już kontra Hutników, nie ma spalonego, wychodzi z własnej połowy Reczulski, sytuacja sam na sam i gol! 3-1 dla Hutnika i mamy już po meczu. Koniec tego spotkania, 3-1. Hutnik Kraków wygrywa z Sokołem Sieniawa w dniu dzisiejszym.